Do cięcia zimowego jeszcze długa droga, ale karczowanie idzie pełną parą i my właśnie jesteśmy po testach nowości w firmie Active, czyli sykatorów dwuręcznych Felco. Model 221-80 o długości rączek 80 cm, 221-70, czyli 70, i najmniejszy z tej serii 211-60. Sykatory na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo solidnie. Wyróżniają ich przede wszystkim rączki w kształcie dwutełownika, które wydają się rączkami nie do złamania, nie do zgięcia. Jeżeli chodzi o głowice tnące, Felco słynie z tych fajnych głowic tnących. Ostrze też jest na wysokim poziomie, naprawdę bardzo fajny sprzęt. Jeżeli chodzi o średnicę cięcia, to 80 standardowo 45 mm, 70 tak samo, 60 ma w swoich papierach zapisane, że nie 35 mm, ale uwaga, rozkładamy gardziel, no i praktycznie można powiedzieć, że przy dobrze naostrzonym ostrzu, odpowiedniej technice cięcia pod kątem, wydaje się, że w każdych sadach karłowych czy półkarłowych żadna gałąź nie będzie tu przeszkodą i te 45 też się machnie. Jeśli chodzi o wybór sykatora, jeżeli stoicie przed wyborem sykatora, jeszcze kilka lat temu popularne były sykatory o długości rączki 80 cm. Dziś widzimy, ten trend idzie w kierunku tych sykatorów krótszych, które są zdecydowanie bardziej poręczne, lżejsze i łatwiej nimi operować przy małej miąższości koron. No wiadomo, gdy mamy sady typowo półkarłowe i ta miąższość koron jest wyższa, to wybieramy zdecydowanie 80. Sykatory fajnie leżą w rękach, fajnie tną. Mamy tutaj te odboje też wysokiej jakości i ogólnie praca nimi sprawia nam przyjemność. Także jeżeli jesteście przed zakupem sykatora nożycowego, to zapraszamy do sklepów Active, żebyście mogli sobie po prostu wziąć ten sykator w rękę, zobaczyć jak Wam leży, uciąć kilka gałęzi, bo naprawdę cenowo i jakościowo jest to rozsądna i przyjemna propozycja. Pozdro!